Siemano wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Quarry. No, teraz idziemy Dylanem i Ryanem do tego radiowęzła, nadać jakiś sygnał. Generalnie Ryan się wydaje podejrzany, ale zobaczymy, jak to będzie. A przed chwilą żeśmy uciekli od Gigachada, dziwaka. No, ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek. Siemanko. Witajcie. O, Ryan, cicho tam. Tak, no. Pamiętajcie, że jeśli odcinek Wam się spodoba, to żeby nie zapomnieć zostawić subika i lajka. My jedziemy dalej, uciekliśmy właśnie od Gigachada, pana z dużego ze szczelbą. Generalnie trzeba jakoś, kurde, z nimi wejść w jakieś te... Ale dlaczego Ryan jest... Co on zrobił? Ja nie wiem. Ale Ryan coś ewidentnie też kręci, bo chłop ewidentnie się połączył z tym numerem alarmowym, ale odłożył to. Odłożył telefon, albo się jakoś w jakiś sposób rozłączył. Nie wiem, nie wiem, co on tam zrobił. Wiem, że szukasz kart, stary, ale są obsrane, bądź bliżej tego. Dlaczego to jest tam jakaś ścieżka? A, zajebiście. Dlaczego on jest tak daleko? Weź go za rączkę, kurwa. Nie, daleko to nie jest. A może go po prostu nakautujemy i zabierzemy shotguna, co ty na to? Zabijmy go najlepiej. Dobra. O ty kur... Nie da się go dogonić. Właśnie, jest niestety szybszy. Nie dawa, to nie ma... Pyknę, tu patrz. Tutaj, tu idź tak. Pyk. To jest wszystko, co mogę zrobić. Zajebiście, zajebista ingeracja. I'm so completely fascinated by this. What do you mean by not here? Not here at camp. I do that at home, and then here, I, You're a wise, cracking smartass? That's a little harsh, but... No? Okay, so maybe I was a little nervous when I arrived in an uncomfortable social situation, and I overcompensated a little bit by making a bunch of jokes. You played into it. Yeah, I mean, people kind of enjoyed the blasé Dylan. And do you enjoy the blasé Dylan? Not yet, like, you know, whatever, man, it's pretty cool, it's fine. I like Dylan. Well, it's nice to meet you, Dylan. I'm Ryan. Well, actually, let's get the fuck out of here, Ryan. Yeah, o like czym wy gadacie? Makes a lot of sense. Jakby ludzie, jesteście w środku lasu, waszych kumpli właśnie coś zaatakowało, coś co nie przypomina kształtami za bardzo, znaczy no dobra, przypomina jakąś istotę humanoidalną, ale coś ewidentnie ugryzło wam kolegę i raniło koleżankę, a wy kurwa sobie po prostu gadacie o jakichś pierdołach w środku lasu i w dodatku jeszcze jak w jakiś dziwny sposób prąd zgasł kurwa w całym obozie. I nawet nie jesteście, nawet troszkę nie jesteście, kurwa, przewrażliwieni na tym punkcie, że coś tu może rzeczywiście być nie tak. A ten debil oczywiście zamiast nieść tego shotguna w ręce, to też go ma na plecach, tak samo jak ta Caitlin. Ja nie wiem, kurwa, kto tutaj projektował jakby inteligencję tych postaci, ale no, to nie jest najlepszy pomysł, naprawdę. Co to tam się takie... Co to jest? A, czerwone. Ej, dobra, właśnie, krąż, misia Bella. Co się da wejść? Tak, to są te domki, ale chyba do domku już się nie da wejść. Kurde, po tych schodach się długo wchodzi. Jakbym wiedział, gdzie tu jest karta, to wszedłbym na konkretny schod, bo tak to nie chce mi się wchodzić po wszystkich. Chyba mamy dwie opcje, albo znajdziemy kartę, albo coś nas zje. O! A to nie jest karta. Albo znajdziemy jeszcze co innego, to jest inna opcja. Ja to mówię z kartek papieru. Co to jest? Chris Hackett napisał wiadomość do obozowej pielęgniarki z sugestią, aby wyjechała dzień wcześniej. To chyba trochę nieodpowiedzialne, skoro dzieciaki wciąż tu były. To jebiście. No to oni wszyscy wiedzą, co tu się dzieje. No ewidentnie, no muszą wiedzieć. Jak się z tego wychodzi? Halo? Backspace? That's why Nurse Kelly was really. Tak, tutaj jakby... No, cała... Obstawiam, że ludzie po prostu lokalsi wiedzą, co tutaj się odwala. I jakby trochę tają te informacje przed, ewidentnie przed innymi ludźmi, no.
cokolwiek. No, żeby się jakoś nie rozeszło? Nie wiem, no to jest trochę głupie. No trochę to jest głupie, to co to jest za tabliczka? Czy nie chcą tego jakoś... No to jest jedzonko pewnie, a nie... Nie, leaderboard. A, w sensie Shooting Stars. Aha, okej, okay. Czyli to jest jakiś turniej strzelania. Ryan był wysoko? A na samej górze była Caitlyn. A nie, nie wiem, co będzie był Ryan. Caitlyn była na samej górze bez tego. To była patelnia? A nie, to sidło. Nie trzymając sidła, tak. Ten się nagle wyłonił w ogóle. Co to jest robić w summer camp? I don't know, man. That's... It wasn't here over the summer. I mean, if it was, then... We would have noticed that, right? To tam ci pewnie rozstawili, nie? Whatever he was trying to catch, you can't now. Z drugiej strony zaczął się hunting season, no to się nie dziwię, że po prostu porozstawiali sidło. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Polują na jakieś wynaturzone bestie, no to... Tak na spoko. Można znowu coś znajdziemy i ten wyrośnie spod drzewa nagle. On czeka na nas, jak on robi. Nie, stoi. Nie, on stoi, czeka. Dobra, tutaj chyba... A, coś tutaj jeszcze jest. Uuuu! Jak tam się drzew w krzaku. A co to jest tutaj wyryte? That's Emma... Jakob Emma Forever... Ale tam jest przekreślone. Aha, bo to ten jest ever przekreślone i samo zostało. Kurwa. Ale to smutne. Chłop został sfriendzonowany. Bo raczej summerowany. No, to chyba fiolka są krwią. Jego. No to wylej sobie to na mordę, mordo. Właśnie nie wiem, czemu to odłożył. Ja bym to wziął do kierowania. W ogóle wtedy też czemu ten Jacob nie mówił więcej, na przykład czemu mu wylali to na mordę, znaczy nie czemu, tylko jakoś tak, nie wiem, te informacje między nimi tak... O kurwa, dobra, teraz się przestraszyłem się trochę teraz. Gdzie jest Ryan? Po lewej tam. Nie tu! Kurwa, gdzie jest on? Kurwa, tutaj! Jezus, tu jest! Ja pierdolę ty, ale miałem teraz normalnie chwilę grozy. Się przestraszyłem normalnie. Przepływ informacji jest jakiś słaby między nimi wszystkimi. Znaczy, oni się wydają, jakby byli trochę nie dociumani do końca, bo jakby. Kurwa, naprawdę zachowują się w taki dziwny sposób. No właśnie ten Jakub też wrócił, kurwa, z całą wymazaną mordą z krwią. Jak się go zapytali, co to jest, no krew. Tak, ja tam sobie. No i jakby to tyle, nie? W sensie to krew. Tak. No i spoko. Chyba nawet nie powiedział, że spotkał, nie? Tego tak. Właśnie nie, w sumie to nie pamiętam. W sumie ja też nie. O, widzisz. No bo na Instagrama będzie. Ale zaraz coś mnie tutaj upierdoli w dupsko, nie? Jakby coś... O! Pustelnik! Udało się, dobra. Oh yeah, motherfuckers! Wiedziałem, że coś tu będzie. Trzeba wąchać ściany przez... Czemu siedzisz? All good? W sumie jak debil szukasz tych. Wszystko gra, no nie? No bo już znaleźliśmy. Nie no, wszystko gra. Wszystko w najlepszym porządku, mordeczko. All good? Pierdziele biegają dookoła te śmierdziele. No. Okej, zmieniamy się na Ryana. Ale Lagons, jeden FPS. Jakiś uśmiechnięty w ogóle. Co, normalnie. This place is kind of a dump, huh? Okay, when I was a camper here, it was barely working. It hadn't been used for years, and it took me a really long time, actually, to get this place cleaned up and looking the way it is. So, I'm sorry if it's not up to your standards. But I've been putting in a lot of TLC. Okay. Let me get this set up. To co on tutaj był? No tak, on coś tam mówił, że w tej radiostacji coś tam DJ-ował czy coś. The power tools? No. That's Mr. H wanted more storage, so it's kind of how he lets me keep the station going.
Gotcha. So, how far does it go? Oh, well, it was designed just to broadcast to the PAs around camp for announcements and to, you know, portable radios and whatever. So, I think the range is about a mile. A skąd się na tym znasz? Kurwa, odpowiadaj, jak raz, dwa, trzy. Zgany jest ten Ryan w ogóle. Totalnie. The technical stuff has always been a little hard for me to get a handle on. Well, if you like, I could show you the ropes. Like a class? Yeah, it's easy. Like climbing. Sign me up, teach. Ja nie mam czasu na naukę. Anyways, this thing's gonna need a bit of a power up, but that's where this comes in. Dust magnet. Supposed to be a signal booster. It's kind of janky looking, but it's worth giving a shot. So, we can actually talk to people with this thing? Yeah, well, it's not a two-way radio, so, you know, we can talk, but then the best we can do is switch it over to the receiver and see if anyone broadcasts anything back, which is unlikely, but... Well, it is what it is, I guess. Yeah. So what should I say? Just like make it sound urgent. Okay. Hello, how's it going out there? This is we need help. This is we are counselors at Hackett's Quarry Summer Camp, and there's been a horrible accident, attack, some stuff bad here. We need your help. There is a swarm of bears, and they are everywhere, and there's these hunters, too, and they seem to be shooting at the bears, but also at us, which is not good, and a few of our friends are hurt, and we are in desperate need of help, so please, I mean, there's vicious bears, and we don't know what to do, so please come help us, SOS, this is an emergency, kurde, come on down, please help us. To może miał jakiś kurde fake. Swarm of bears? Powinien powiedzieć SOS i tyle. Herd of bears. Yeah, I've heard of bears. What? Oh my god. Alright, I guess I should just like switch this over to the receiver and see if we get anything back. Yeah, okay, yeah, I'm gonna keep an eye out while you tam do this techie odezwa stuff. Okay, yeah, sure. Tam ci gadali z jakiegoś takiego, nie wiem. Ci myśliwi? Tak, no właśnie, coś tam brzęczeli. Brzęczeli. O kurde. Shit. Zobaczył to. O Jezus, nie. Boże, znowu są. A ten co? Check it. I got a ping on the radio, but no response. I'm gonna head to the... Wait, did he say lodge? I don't know, huh? Two males in the radio shack near the cabins. Another couple. Na pewno mówili o nas. Holy shit, they're talking about us. A czemu on nie mówi, co zobaczył? Told them on the fucking radio. Fuck. They know where we are, man. We can't stay here. No, ja nie, nie wiem, ja bym tu wolał zostać. Let's go find Caitlin and everybody, okay? Okay, yeah. Ale przecież ty widziałeś, co tam jest. Co ten Ryan jest jakiś pośledzony? No właśnie. Jeb się? Co tu się dzieje, kurde? Jak to jest w ogóle dziwne, nie wiem, w tej grze są bardzo dziwne dialogi w ogóle. No chyba przepraszająco, nie będę mówił jeb się, ale aż z ciekawości bym powiedział, stary, normalnie. Ale, jestem, ale no coś ewidentnie z nim jest nie tak, skoro nie mówi tych rzeczy. I wasn't sure, man. Man. I have no idea.
Co on chce, żeby go... Boże, nie wiem. To się... weird stuff, tak zwane. Weź tego shotguna, kurwa, do ręki. Ryan? Wyjmij to, proszę. Wyjmij. Wyjmij broń. Kurwa, wyjmij broń. Niedźwiedź na dachu, kurwa, na pewno. Jest, wyjmuję. No i mamy to. Będziesz strzelał? A nie chcę na oślep strzelać. Nie wiem, ja nic nie widzę, mam oczekiwania. Mam to, co... What is that? Fuck. What? Caitlin, Abby and Nick, they're coming up the path. Oh, shit. They're coming toward us. We gotta warn them. What about the PA? Up top? Yeah, okay. Yeah, we can tell them to hide or something. Yeah. Fuck, no. Oh, shit. Hold the button. Caitlin, get into a building now. Do not come up here. There's an animal outside the radio hut. Get into a cabin now. Go! Oh, fuck, dude. No i tamta nie ma broni, nie? No właśnie. Ścieżka zaktualizowana. Czy to? What now? Może trzeba było strzelić? Agresywnie? No, agresywnie. Ja ci mam agresję, no, aczkolwiek no, strzelić, ja to miałem opcję strzelenia w dach, no, przecież to bez sensu jest. That's not a normal animal, man. I don't think a gun's gonna cut it. No dobra, to a masz lepszy pomysł w takim razie? No właśnie. Got a better idea? Well, if it's got hearing like a dog, maybe. I mean, we could play a really high-pitched feedback loop and crank it to the max. And I mean, it would hurt like hell, but. Okay, fine. Let's do it. Feedback thing. To się może udać. Rozjebię im. Bębenki. Okay, come on, Dylan. Let's do this. Come on. It's almost. No, nie, no, spokojnie, spokojnie. Stay calm. Hey, Dylan, just take a breath. I'm sure you can figure it out. Okay, yeah. Right. There's something missing. What's missing? Oh, crap. It pulled the wire. Fine. That's it. I'll cover you. Do it now. Go quickly. Strzelałem mu tą łapę.
shit! Fuck! Okay, 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 just hang on, hang on. O kurwa. Chyba strzelbą może pójść szybciej, ale piłą dokładniej. Jak myślisz? Piłą? Piłą. Nie wiem. Niech będzie piła już. Lećmy w to po prostu. Are you sure? Yes, fucking do it! Fucking do it! Tutaj? Czemu tutaj? Oh, we blew the speaker. It did the trick. Nice work, Dylan. Kurwa, zawiasz mu czymś tą rękę. Oh, right. Oh, fuck my hand. Right, right. Okay. Just hold on. Why did you do that? You told me to. Oh, that was a bad idea. Is it safe? Może uspokoimy to wszystko. No, nie, nie. Może, no tak, może uspokoimy. Na razie jest okej, no uciekło to coś. I think we're okay for now. We ran into one of those hunter guys. Ah, crap. Yeah, chased us out of the lodge. I think we lost him on the way up here. You get a message out? I think so. Great. What the hell was going on at... Oh my god! Dylan, what happened? Oh, I'm okay. I mean... I'm not. But it doesn't hurt. Okay, you're in shock. Holy fucking shit! Did that thing do this? No. Well, sort of. Caitlin, where's your gun? I lost it. One of the friendly locals wanted to say hi. What the fuck? Did she shoot at us? Oh. Who's there? Domowa baba. Who was she? Should we follow her? Nagle wyjął pistolet, kurwa. Zobaczył człowieka i wyjął. Wziął kurwa potwory i nie wyjął. No świetny jest chłopaczek. Ten też jest większy klip niż ci wszyscy kurwa tutaj chodzący. Oh shit, Dylan, what is that? Oh my god. Czy ja co? Myślałem, czy ja... No nie gadaj, nie. To było to, co myślę, że było? Czyli co? Czyli Emma? No ty... Też tak pomyślałem. Ale jakby kurde, jestem ciekaw, czy w jaki sposób się dało uratować jakby tego Dylana przed tym, żeby mu to nie ugryzło. Nie. Wydaje mi się, że nie. No też mi się tak, kurde, wydaje, że jednak to była taka sytuacja, w której trzeba było podjąć jakąś trudną decyzję. Że albo tniesz łapę, albo ją odstrzeliesz. Odstrzeliwujesz. Strzeliesz. Ale odstrzeliesz. Ale wiesz co?
No, dobra. Dobra, odkryjmy jeszcze karciochy. Oh, you're back! Looks like that's one less vermin in the world. Let's take a look once more. Here we have the hermit. With the hermit comes isolation, loneliness, but reflection too. Perhaps given some thought, the hermit who gives chase can guide you to safety. But that all depends on your actions, not his. I want to show you more. Would that be all right? Pokazuj, babo. Byleby nie, bylebyś nie pokazała za dużo. Mógłby to nie być najlepszy widok. What? Co teraz? Kurwa. Dobra, to był Jacob, bo był w samych gaciach i się ewidentnie wpieprzył się w sidło. Czyli ten Pico. Ten idiota to zawsze coś mówi. Call Jacob. Świat jebie po prostu. So it's goodbye again. I'll be here. I'll wait for you. No dobra, ludzie. Było całkiem... gęsto. Gęsto w tym odcinku, no, to prawda. Jestem ciekaw, jakie była jakby opcja odstrzelenia strzelbą, aczkolwiek tak jak zacząłem szybko myśleć, to stwierdziłem, że piła będzie lepszym pomysłem, bo przynajmniej nie będziemy marnować amunicji na odstrzelanie łapy. No. Tylko amunicja może się przydać może później, nie? A skoro mieliśmy do wyboru piłę, ale w ogóle wydawało mi się, że jakby ta zaraza, bo tam było przez chwilę widać tą rękę, że zaczyna być jakaś taka skażona, że to mu wchodzi tak jakby już w obrębę łokcia. No więc, właśnie, też tak on myślałem, to... że on mu utnie w ogóle, że kikut mu taki zostanie. No. Tak, tak, no ja też tak myślałem, nie? No, przed za łokciem. A on mu tylko właściwie dłoń uciął, także... No okej, okay, zobaczymy, jak to będzie. Aczkolwiek wychodzi na to, że może Dylan jeszcze trochę pożyje. No ale zaczyna się robić nieźle, ale właśnie ciekawe, co to była za babka, szczerze mówiąc, w tym basenie, ale... ponieważ nie było pokazane twarzy. Aczkolwiek na pewno była to kobieta i oni się wszyscy nagle zaczęli jakoś jaka kurwa zrobiła się smutna atmosfera, jakby tak z dupy wiedzieli, kto to jest. Bo to chyba była Emma i zabita, bo może wiedzą, co się dzieje, jak już zostanie ugryziona. No to prawda, no tak mogłoby być, ale to w ogóle nie wiem, co się z tą babką stało, tak szczerze mówiąc. W sensie ta babka biegła, nagle z dupy sobie biegnie, tak o. Strzela, jest pokazana ona i nagle oni za nią idą, po czym jej tam nie ma. Tylko leży ktoś martwy w basenie, nie? Tak. To. Gdzie ta babka? No, no ale dobra, no będziemy już rozkminiać w takim razie w przyszłym odcinku. Ten był całkiem niezły, mi się generalnie podobał. Tak. Jeśli wam też się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika. I co? I słyszymy się w kolejnym odcineczku. Także dziękujemy za oglądanie i na razie. Trzymajcie się. Dzięki, siema.